Dołączyć do strażników Gwiezdnej Floty. A Boże, muszę jeszcze raz to powtórzyć, naprawdę? Dobra, powtórzmy. Bla, bla, bla. Bo wyszedłem. Myślę, że to godne podziwu. Dobra, no to dawaj. Czy chcę dołączyć do strażników Gwiezdnej Floty? Chcę dołączyć do strażników Wolnych Gwiazd, Gwiezdnej Floty, whatever. Before I hand you a badge, I need to know you can handle the job. Oh, nie! You helped out with the hostage situation, but sometimes people just get lucky. Tell you what, use the mission terminal and take one of the listed jobs. Your choice. Come back alive, and we'll talk about you joining up. Dobra, wykiedy jeden przygoduj się, to że będziesz pod wrażeniem. Tak akcja z Goldbangiem nie wystarczyła? This is a dangerous line of work, and I'm not putting someone in the field unless I'm sure they're ready. Przygotuj się na to, że będziesz pod wrażeniem. Oh, got no lack of confidence, have you? Well, let's see if you back it up. Dobra, dawaj to. No, ja już... Weź jedno zadanie, uwaga. Porzucona wieża badawca. Hersz gangu bandytów. Docelowy ten, zabij i cel. Zabij cel, udaj się do układu i zniszcz cel. Wezmę tylko jedno zadanie. Easy. Dobra, trochę się... Przez przypadek nacisnąłem więcej przycisków. Zdarza się. Ukończ misję Strażników Wolnych Gwiazd. Dobra. To co? Dobra, już ja się tym nie zajmę. Ja muszę tu dołączyć. Wiem, że miałem oddać komiks i tam inne rzeczy miałem ten, ale widzicie, co się dzieje. Dobra, to teraz tak. To teraz pytanie zasadnicze. Gdzie co jest? Lecimy. Lecimy pierwsze. Pierwsze jest tu. Okej. O bogowie, poczekaj, po kolei. Zobaczmy drugie. Drugie też jest tu. Interesujące. Altar 1, altar 2. Dobra, zobaczmy tu. To jest na Sol. Na Sol chyba coś mieliśmy. Udaj się na orbitę do wolnej planety w układzie Sol. A, okej, okay, kumam. Kolejne jest tutaj na Sol. Czyli mamy na Artai i na Sorze mamy. Kurde, mylą mi się przyciski. A ostatnie. Zobaczmy. O kurde, jak wyrobiało. Dotrzyj do celu. Dobra, no to co? Lecimy po kolei. No to zacznijmy od... Może od tego. Co wy myślicie? Tutaj musimy popłynąć. Czyli musimy... No widzicie, musimy tutaj się udać, bo tutaj nie damy rady po prostu. Bo jest kurs. Ten, czy na Narison coś... Poczekaj, na Narison byliśmy? Bo nie pamiętam. Co to jest Narison? O, chyba nie, nie pamiętam. Szkoda, że tu nie pokazuje też, jakie misje gdzie są. Tak, tak, to by lepsze, dużo mi lepsze, bo przynajmniej wiadomo, o co chodzi, a tam jakieś misje odkrywcze, nie wiadomo, gdzie iść. Dobra, dawaj kursik. Dobra, załatwiamy to z marszu, widzowie. Lecimy. Przekierować hiper, włączyć hipernapęd. A, już tu jesteśmy. Ojeju, szybko poszło. Porzucony hangar. Skup złomu, pierwszy lepszy. No niezły, to niezły skup złomu, widzowie. Dobra, oddalmy to. Jesteśmy tutaj, się znajdujemy. Okej. Oddalmy, oddalmy. Bo my tutaj w sumie tylko se przelataliśmy. A gdzie byliśmy wcześniej? Na Sol byliśmy? Muszę zacząć zapamiętywać też te miejscówki, co nie? Bo my byliśmy na jakiejś planecie, że musieliśmy... Tu, przed Olympiusa popłynąć i chyba na co? Chyba... Właśnie nie pamiętam, gdzie byliśmy. Nolf? Toli... Gdzie była tam miasto? Te miasto, gdzie byliśmy... Poczekajcie, a zobaczę, bo nie jestem pewien. Zwróć książkę. Gdzie to jest? Tylko zobaczę. Tutaj, na Sol! Czyli widzicie, to przy okazji to zaliczymy. No i zajebiście. Dobra, no to lecimy tutaj. Odbierz nagrodę. No to teraz tu lecimy już. To jest już blisko.
Ej, w końcu będzie jakaś akcja, widzowie, bo dostaliśmy właśnie zlecenia, parę zleceń, jak zresztą widzieliście, więc w końcu będzie jakaś akcja. Posterunek jaki? Kurde, jakaś gruba akcja tam jest. Porzucona wieża nadawcza. Odbierz nagrodę za Hersh Gangu. Jeszcze jest jakaś akcja. Widzicie, tam była jakaś akcja. Co się dzieje, co nie? Porzucona wieża badawcza. Coś tu jest na rzeczy, co nie? Nie no, ale tu jest tylko jedna rzecz. Ja się nie wiem gdzie. Tutaj, na tym miejscu właśnie. Dobra, zaparkujmy tam w każdym razie, bo i tak musimy tam się dostać, żeby kogoś zabić. O nie, Starfield, siema Korholm, elo elo. Będzie 100% czy tylko koniec fabuły? Nie, 100% to nie wiem czy będzie. Znaczy ciężko, jak 200 ileś godzin to wymaga, to nie wiem czy damy radę psychicznie. Ale była jakaś informacja, że ktoś tam jest zaatakowany i w sumie na tym się skończyło, co nie? Chyba, że to poszło do drobnych. Sprawdź później co u Keltena. No nic, dobra. Tak czy siak, tutaj mieliśmy się roztegować. Zobaczmy jak wygląda nasza mapka. I tu jest, widzicie, odbierz nagrodę. Tu jest jakiś znak zapytania. Tu też jest znak zapytania i tu jest znak zapytania. Tak to wygląda. To jest w sumie dosyć ciekawy znak zapytania. Dziwnie to wygląda. Ale coś było, altar... Nie wiem właśnie o co chodziło. Dobra, no nieważne. Warunki planetarne. Wilgotność jest chyba bardzo. O kurwa. Tylko miny, nie bój się. Wszystko pod kontrolą. O, jakie wejście. Myślisz, że jest jakieś alternatywne wejście sekretne? Wiesz co, bo jak debil wchodzić główną bramą. Dawaj, wejdziemy przez tajne, sekretne wejście przez strych. Na pewno jest wejście przez strych. Zawsze, młody, pamiętaj, że musi być sekretne wejście przez strych. O kurde, nie wiem czy tu wylądujemy. Dobra. To będzie nasza... O kurwa, nie udało się. A plan był dobry. Nie no, nie wierzę, żeby nie było wejścia przez strych. No musi być, co nie? Zwłaszcza, że tam jest, tam musimy się dostać. Chyba tam. Dobra, ja znajdę zaraz, znajdę sekretne wejście, mówię wam. Tam, bo tam chyba nie dolecimy, a może? Nie, nie dolecimy za wysoko, musimy gdzieś zrobić przerwę. Przerwę lotniczą. Tutaj fajnie byłoby wylądować, co nie? Tylko on nie chce na tym wylądować, o bogowie. Powiem ci, że ciężka praca takiego włamywacza. No, grawitacja też taka, niby spoko grawitacja, ale mogło być lepiej, no. Dobra, lądujmy na tym. O, na tym się na pewno uda. O, teraz się udało. O, o, teraz się uda. Dobra, dobrze jest nasza. I patrzcie, teraz się już uda. Ja tu zrobię, ja to zrobię. Uwaga. U kurwa, kurwa! Było blisko. Dobra, było blisko, nie ma co. Wchodzimy głównym wejściem, mój wielbicielu, Władku. W tym tempie to Bladzi za tydzień fabuły wróci? Może i tak będzie. No trudno, życie. Tu, tu, tu. Władek? O, tu jesteś. Chodź. Możemy pojechać windą albo pójść schodami. No. Niech będzie. Władek! No dobra, poradzi sobie. Ta. Przyjechałem tu wyjaśnić typa. Prosta sprawa. O, a tu co jest? O, jakiś taki... A, wow! To bolało! On mnie uderzył! Coś tu jest? Kurwa! Mamy problem, Władek!
Pilnuj się! Był uzbrojony jest! Wybacz za strzał w głowę! Władek, nie przejmuj się! No, wygryj się! Boją się. Kurde, on ma regenerującą tarczę. Dobra, masz tu niespodziankę. Kurwa, coś walło! Przeładowanie. Kurwa, dobry jest. Nie podoba mi się to, jak dużo życia tracę. Dobra, nie żyje Władek. Mogło być gorzej, co nie? Dobra, weźmy. Władek, pilnuj się. Wrogowie tu są. Jak wyłączyć ten alarm, co nie? Pewnie dało się tę misję zrobić na cicho, obstawiam. Ale no cóż, nie jestem najlepszy w skradaniu się. Nie mamy granatów. Władek, dywersja. Kurde, 26 poziom, no to przegięliśmy pałę chyba. Fajny. Kurwa, jaki rozpis jest tutaj. O kurde, amunicja mi się skończyła już. No, szybko poszło, szybko szybko. Kurde, z pistoletu się ciężko strzela, co nie? Dobra, musimy tych przydupasów zabić, bo to inaczej się nie uda. Dobra, weźmy jakieś zdrowie. Wspomagacze, no, trudniejsza misja. Ale się zażarłem. Kurde, najgorzej, że trafialność jest na poziomie gówna z tego gówna. No nic nie zrobimy, no musimy ich po prostu przetegować ich. Dobra. O kurwa, co ty tu robisz, debilu? Nie widzisz, że ja tu się skradam? Dobra, lepszy ten, cała amunicja pójdzie z tego pistoletu. A raczej z tego gówno pistoletu. Bo ja inaczej bym tego nie nazwał. Dobra, nie mają lepszego... lepszego pistoletu może, to jest przecinak. Jeszcze takiego coś ma, ale on ma strasznie małe obrażenia fizyczne, te... no, fizyczne. Dobra, jeden kolejny żyje. Dobra, kolejny nie żyje. Jeszcze został tylko szef. O, ten jeszcze żyje! Ma za swoje. Zacwaniakowanie. Dobra, jeszcze szef tylko został. Oho. On ma strasznie dużo tego. Skafandra.
I szybko nabija sobie dosyć. Jak sobie zbije, to sobie nabija bardzo szybko. Dałby się granat, dosłownie. Gdzie jest Błażej? Go potrzebujemy. Tu jesteś, Władek. Dawaj, pokaż mu. Kurwa, no nie wiem, czy damy radę mu. Aliente, 9 miesięcy. GG. No, tyle amunicji poszło na tych debili. No, trochę tam poszło z nich też. Dobra, a dajmy tego. No, strasznie słaby jest ten Grender, ale spróbujmy. To sama amunicja? Nie. Inna do Grendera. To spróbujmy tego Grendera trochę postrzelać. Nie, to jest totalnie bez sensu. Już lepiej z pistoletu. Teraz bić tarczę. Pierdala. Trzeba zbić tarczę i od razu mu zadać obrażenia, chyba, wiecie? A już mu zadałem, kurde. Muszę sobie zbindować też apteczkę, wspomagacze. Apteczka. A, bo ta jest kradziona, dobra, apteczka ta. Dajmy tą. A tą sobie dajmy pod ulubione, nie wiem, pod... Pod siódemkę na przykład, pod rzet możemy dać. Co? Pod zero jest leczenie, no dobra, to dobrze wiedzieć. Patrzcie, no nie mogę, nie wytrzymam zaraz. Ale już zaraz pada. Dawaj go, Władek, bierz go! O bogowie, jaka walka była. Ja cię kręcę. Iniochmeno! Piękne gif subiczki, dziękuję ci, Iniochmeno, za ile? Jeszcze Areze, bogowie, co tu się wydarzyło? Uwaga! Gdy Areze sprezentował 3 gif subiczki. Witam od Areze, 3 wspaniałych subskrybentów. A chwilę później Iniochmeno sprezentował 10 gif subiczków. Dziękuję tobie też, Iniochmeno, dziękuję ci, Areze, dziękuję ci, Iniochmeno. Piąteczka dla was cieplutka, wybaczcie, że dopiero teraz, ale musiałem załatwić tego gnoja, bo widzicie, że walka była ciężka, dziękuję wam. Piąteczka dla was cieplutka, witam wszystkich nowych subskrybentów. Przywitajcie się, bo miło mi was widzieć. Gramy sobie w Starfielda, taką luźną giereczkę. I mamy od tego tybiarza jakiegoś. Patrzcie na to. Kosmiczny Blewender, ale ten już jest taki, wiecie, no. I to jest, kurde, broń. No, to jest właśnie to, kurde. No dobra, nie było tematu. Natomiast, to jest właśnie ten tutaj, to jest jeszcze fajna broń. Zobaczmy. I to jest taki ala shotgun. To też fajne. No, będziemy musieli tam trochę... No, my niby w te pistolety, kurde, idziemy, co nie, ale... Nie wiem, jak to będzie. Witam wszystkich nowych subskrybentów. Skafander. Znaczy, wątpię, żeby ten skafander był lepszy. No tak myślałem, no. Ten skafander, co mam, to jest dużo lepszy. Witam, witam wszystkich. Dobra. To tak, zadanie wykonaliśmy. Da się to wyłączyć? Dziękuję. No, generalnie być może dało się to tak na cicho zrobić. Kurde, no walka była ciężka, ale daliśmy radę. Chyba wszyscy już nie żyją, więc przeszukajmy jeszcze teren. Tutaj, jaki to jest do załatwienia. Coś przeszukajmy, tu może coś fajnego tu leży, na przykład takie coś do jedzenia. Wiecie, wiecie, może jest tu jakieś, nie wiem, miejsce z sejfem na przykład. O, a propos, zaawansowane. I tutaj... Uwaga, bo jest coś takiego faktycznie, że zabezpieczenia. Możesz próbować kakować zamki na poziomie zaawansowanym, a zmieść odłożone 2 automatyczne próby. No i chyba to jest ten moment, widzowie, ale zobaczymy, czy jeśli w to zainwestuję, to będę mógł to otwierać. Dobra, jakby zapisałem grę, prawda? No i zobaczmy, czy będę mógł to otwierać. Faktycznie. A, brak cyfrychów. No, zajebiście. Zajebiście to rozegrałem, w sumie. Zainwestowałem, ale nie mam wytrychów, więc do widzenia. Tyle w temacie. No, świetnie, świetnie to rozegrałem, widzowie. No, znowu nie widzi 18 subskrypcji, co ty dzielisz? A Areze zasubskrybował? O bogowie, co tu się stało?
Ja pierdykam, a Rezes prezentował 8 GIF subów kolejnych. A no kolejne 10, ja myślałem, że to te poprzednie lecę. Kurwa, dziękuję wam, ale mnie się rozpieszczacie. Witam wszystkich nowych subskrybentów. Ja pierdykam. Ja myślałem, jeszcze Rezes znowu sprezentował 10 GIF subów. Co się dzisiaj dzieje? No nic, a my musimy się wydostać z tego statku, bo nie wiem, czy znajdę te cyfrychy. O, piwko, debil by nie wziął i się nie napił. W ogóle przed każdą rozmową, taka dygresja, jak wiem, że będzie rozmowa na poziomie perswazji, to powinienem walić browarka. Powinienem. Dobra, miałem tutaj przerwę, tam widzimy, musimy znaleźć te cyfrychy i tam we mnie strzelają. Tylko kurwa, jak ja niby mam znaleźć te wytrychy, nie wiem. Czemu jest znowu alarm włączony? Wyłącz to. Tak, ja wiem, że tam są ludzie, ale w sumie jakbym tam chciał, to nie wiem, jak tam dojść. A chyba tędy, co nie? No, w każdym razie musimy kupić przede wszystkim, jak będzie możliwość, to musimy kupić te wytrychy, bo to jest śmiech na sali, że my ich nie mamy, wiecie? Przeładowanie. Dobra, nie żyje. Nie żyje kolejny. Nie, no błagam was, przestańcie włączać ten alarm. Kto to włącza? O, czy to jest chleb? Chyba tak. O, masło. Uwielbiam masło. O, piwerko, weźmy se. O, patrzcie, jakie jedzonko pyszne. Kawer, kawka. Nie no, cały czas ten alarm włączają, no nie mogę, nie wytrzymam zaraz. Ale przydało, musimy kupić te cyfrychy, bo właśnie widzicie, do czego doszło. Doszło, że mogliśmy coś tu skakować, a nie skakujemy, bo nie mamy tych do hakowania. A tak znalezienie, chyba to jest ciężko tych. O, piwerko, bierzemy. Bierzemy jedzonko. Puszka, lager, o bogowie, to jest pyszne do picia chyba. No, piwo? No, piwerko się bierze. Ale fart, to nie, znaleźliśmy barek, to chyba najlepszy dzień w moim życiu. Nie dokuczajcie, no chmę, no to bardzo miło jest z tego powodu, że ten, że dał te wszystkie gif subiczki, jest bardzo miło. No. Niech my no po prostu ma dobrą pracę i Kickvertes kontynuuje subskrypcję w prezencie. Dziękuję ci, Kickvertes. Zaraz się powinno pojawić to, bo to pewnie z opóźnieniem się pojawi. Dobra, nic tu chyba nie ma. No i alarm cały czas napierdziela. Masz za swoje. O kurde, jaki agresor. Masz za swoje. Ciszej, bo... Dobra, ten jest trochę silniejszy, ale oni nadal są i tak słabi. W porównaniu z tym mistrzem, to oni są bardzo słabi. No trochę sobie powalczymy, bo... Butelka... No przydałoby mi się te hakujące systemy, ale chyba tego nie znajdziemy, wiecie? No nie wiem, no chyba tego nie znajdę. Tak szukam, patrzę, czy może gdzieś się wala. Co to jest? Przecinak, to mamy chyba. O! Bardzo trudny. Brak cyfrychów. No nie mamy cyfrychów właśnie, wiecie? To jest problem. Szkoda, szkoda. Dobra, sprzedamy to. Dobra, weźmy kawkę. W składziku, może tutaj będą jakieś hakujące te systemy, czy nie? Strój inżyniera? Debil by nie wziął. Apteczkę weźmy. Prysznicownia. Jest tutaj ktoś? Sra tu ktoś? Nie, nikogo tutaj nie ma. Nikt tu nie sra, niestety. A szkoda, liczyłem, że znajdę tutaj coś fajnego. Dobra, chodź mój mały przyjacielu. A zamknięte.
Brak cyfrychu. Nie no, musimy kupić... Boże, pierwsza taka wyprawa, ja nie mam cyfrychów, no. Żenujące to było. W sensie, nie no, wiecie o co chodzi, no bo... No jak jesteście na wyprawie, możecie kogoś obrabować, a nie bierzecie ze sobą tych hakujących główien, no to jest to trochę debilistyczne, co nie? Ej, a ty nie masz może? Wymieńmy się sprzętem. Zobacz, czy nie masz może. Może wziąłeś przez przypadek. Ale chyba nie ma tego. Może bym znalazł. Back to work, then. O. Tu jest chyba wyjście na zewnątrz, na górę. A, okej. Wiedziałem, że się da dostać od góry. Kurde, czułem to wewnętrznie. Że jest wejście od góry pewnie. Widzicie? Dało się od góry wejść, tak też czułem. O, tu nawet jakiś gościu pracował. Dobra, powiem wam tak, generalnie no, jedynie co, to żałuję, że faktycznie tych wytrychów nie miałem. Bo, kurczę, no nie udało nam się otworzyć to, co chciałem otworzyć, co nie? Musimy generalnie, jak będziemy mieli okazję, to musimy po prostu... O, cyfrych, no teraz. Zajebiście. No to żeśmy sobie znaleźli cyfry na... Co nie, jak już w sumie wychodzimy stąd. No, ale kurde, no. I stąd dałoby się wejść, co nie? Sekretne wejście. Wejdźmy jeszcze na chwilę do środka. I patrzcie, od razu tu wchodzimy, widzicie? Od razu wchodzimy tutaj. Czyli generalnie naprawdę dało się zrobić misję na cicho, można powiedzieć. Dobra, i to jest właśnie save zaawansowany. I generalnie myślę, wydaje, że jako, że kupimy te cyfrychy, no to możemy sobie w zabezpieczenia zainwestować, co nie? I teraz chyba będziemy mogli to otworzyć. Tak jak myślałem. No i tu już, no jest, na pewno jest dużo trudniej, w sensie fajnie w ogóle zacząć od tych najbardziej ilościowych, tak mi się wydaje. Ale widzimy, że tu raczej tego nie dopasujemy, nie dopasujemy tego. Spróbujmy tą, to raczej bez problemu dopasujemy, chociaż nie. Nie dopasujemy, więc chyba to bardziej. Bardziej to mi tu pasuje. Mhm. Dobra, rozpocznij. Dobra, i teraz tak, dwa potrzebujemy. Dwa mamy. Dobra. Widzimy, że to nie pasuje. Czy to w ogóle będzie pasować tu gdziekolwiek? Przyjrzyjmy się. Ewidentnie nie. O nie, pasuje, patrzcie, jak ulał. No, jak ulał. To jeszcze w razie czego mamy. No i łatwo. Co to jest? Kredyty, dużo pieniędzy i taka książka. Nie wiem, czy ta książka coś daje, ale zobaczmy. Zobaczmy, czy ta książka coś daje. To jest książka... Notatki. Co to daje? Nic chyba nie daje. Po prostu możemy sobie... Po prostu jest trochę cenna. No dobra, nauczyliśmy się otwierać zamki. Czy to się przyda? Mam nadzieję, że tak. Dobra, zawijamy się. Teraz już na serio. Czyli widzicie, mogliśmy się dostać tu po prostu wentylacją. Czyli mogliśmy naprawdę zrobić misję na cicho. A chciałem to zrobić, tylko nie wiedziałem, jak się tu wysoko wdrapać. No i widzicie, wyszło jak wyszło. Dobra, gdzie jest statek? O kurde, to są jakieś inne pierdoły. Ale nas w sumie to już nie rusza, bo my musimy się dostać. Gdzie? Na orbitę musimy się dostać. Tam jest nasz statek, dobra. Mamy tu oczywiście paru wrogów. Bo dużo wrogów. O bogowie, ja lecę! Strzelają we mnie! Dobra, zawijamy się, Władek! Że tak powiem, misja wykonana, co nie? To było chyba to, porozmawiaj. Dobra, wykonaliśmy, ale zobaczcie, że zlecenie mieliśmy w sumie na trochę więcej rzeczy. Więc też te inne rzeczy też chcę wykonać, jak już i tak jesteśmy podczas wykonywania tych misji. Dobra. No to co, zabijamy się z tego totalnego Wąchocka. Fajnie było, ale... No fajnie było tutaj trochę powalczyć, bo w końcu była jakaś odmiana, trochę było walki.
Jezu, jak kochasz God Cove Fishes? Jak się podobała najnowsza ta? Odcineczek, fajnie? No, jest, jest. A oglądaliście Freda i tego Breda? Razem z Plagusem graliśmy, też bardzo śmiesznie wyszło. Jak prawie przywaliliśmy w ten budynek, ona tak odlatywała. Dobra, ale idąc tym tropem, mamy jeszcze to. I to jest bardzo blisko gdzieś tutaj. Ale nie na tej planecie dokładnie. A tutaj, czyli jest bardzo blisko, na Altare 2. Dobra, no to oczywiście lądujemy. Placówka i tutaj, wyląduj na placówce badawczej na Altarze 2. I tutaj generalnie jest porzucony kapitan bandytów, ale tutaj coś jest na rzeczy, coś tu się dzieje, co nie? Jakaś tam zamieszanie jest. Dobra, wylądujmy, bo oni tam chyba dzwonili przez te radio i mówili halo, halo. Tutaj jest jakaś sprawa do załatwienia, no to chodźmy zobaczyć, o co chodzi. Wylądujmy, tam jakiś dramat jest. Kiedy w to graliście? Nie no, kiedy? No niedawno, wczoraj. Oczywiście, my wszystko na bieżąco nagrywamy, pamiętaj Korholm. I co tu się działo? Wait. Miałeś konkretne zadanie, miałeś. Tu, wyląduj, halo. Oni tam wzywali pomocy, bo pamiętam. Ląduj tam, byczku. Kółeczka z flagą, dokładnie. W ogóle dużo się ekspa dostaje za same zwiedzanie rzeczy, tak ta dygresja ogólnie. Że leciałbym od planety do planety, dostawałbym ekspa. O bogowie, co tam się dzieje? Dobra, Władek! Atakuj! O kurde, musimy dużo znaleźć się, bo mamy bardzo mało życia. Bo tak wyszło. Uff, dobra, no to co? Ser, to... O, 2% więcej? Okej. Okay. Piwko później. Piwko puszka. Piwka później, co nie? O, chociaż. Walne se browarka. Chlebek, pomidor. Leczy poważne odmrożenie, nie. O, tutaj mamy jakieś. Przywraca zdrowie. Zdrowie, zdrowie. Dużo jedzenia mamy. Zdrowie. Masło wpierdzielimy. To perswazja, to zostawmy. Przywraca zdrowie 25. Chrupkie, przywraca 10 zdrowia. No musimy 10, przywraca 10 regeneracji. A niech będzie. Dobra, życie już sobie troszeczkę przywróciliśmy, ale nadal mało ogólnie, co nie? No cóż, musimy chyba użyć apteczkę, no nie ma siły. Jestem trochę narąbany. Najgorzej, że mamy dosyć zbliżeniowe bronie. Dobra, mamy jednego. Dobra, próbuję ich zatoczyć od tyłu, bo to będzie inaczej, to będzie walka przez wieki. Jest i zbiór odrzutków. No, powiem wam, że ciężko się tutaj walczy z tym pistoletem. Strasznie ma obrażenia. On jest bardziej na bliskie dystanse, co nie? Czyli trzeba generalnie bardziej podchodzić. Tam jest gościu. My kurwa. Dobra, nie ma typa. Łatwo. O, fajną broń ma nawet. Swoją drogą też dostaliśmy nową broń, ale to jest znowu shotgun, bez sensu na takiej odległości. O ty w mordę jeża. Tu jest chyba. Auć? Masz za swoje. Masz kurwa. Cwaniaku.
Przeczytaj tabliczkę o tajnej placówce. Coś dostałem. Tak, wiem, trzeba być lenny wobec załogi. Nie ruszaj tyłka, a będziesz ten. To jest właśnie o tajnej placówce. Przeczytałem, tak? A, udaj się do tajnej placówki. No dobra, to innym razem. Dobra. Pomału się ich eliminuje. Gdzie jest Przemek, kiedy potrzebujemy go? Znaczy... Gdzie jest nasz kolachany kolega? Gdzie jest Władek? Dobra, ci są ogólnie słabsi, bo to już nie jest, to jest 8 level już. To jest podobny poziom co do mojego. Chociaż mój pistolet z perspektywy teraz użyteczności to nie daje rady. Prosto w dupę. I mam mało w magazynku, muszę sobie lepszy pistolet kupić. Ale może w pistolety będę iść, bo wiesz, to że są w pistolety to nie jest źle. O kurde, ten jest silniejszy, tego się nie spodziewałem. No i po robocie. Chyba będę przeciążony, tak, jestem przeciążony, za dużo pierdów wziąłem. W sumie, ale tu patrzcie, drogie te plecaki są nawet, widzicie? Termiczne, dużo ten, dużo, nawet drogie są. I dużo uzbrojenia też dodatkowego wziąłem. No, będę musiał wyrzucić coś na przykład. Dobrze, tego grendera. Opuśćmy trochę grenderów. I przecinaków też. Nie no, przecinak jeden to zachowajmy se. Bo jeden przecinak to jest do wydobywania. Dobra, chyba wsio. Ogólnie jeśli chodzi o to miejsce. Udało się je pokonać. Tajna placówka. O, zmodyfikowany kosmiczny plecak, to nie. Jakaś broń energetyczna. Niochmeno! Kolejne 5 gif subiczków! Widzowie GG. O, co to jest? Kredyty, nabój. Nabój, antybiotyku wezmę. Nabój, ciaskowy to wezmę też. Proszę, Niochmeno, dziękuję ci. Ostatni raz dziś, ale dziękuję ci za kolejne 5 gif subiczków. Znowu mnie rozpieszczasz. No, dzisiaj w golfika gramy i jesteś zaproszony. Co to ma? O, fajne. Synapsa Alfa. No dobra, weźmy. I takie coś jeszcze. I patrzcie, co tu mamy. Kredyty. Zielony sprzęt mechanika. Zaraz to obczaimy sobie. No nic, w każdym razie dostaliśmy jakieś zlecenie. Witam wszystkich nowych subiczków. Piąteczka dla ciebie jeszcze raz. Martis odrzut miał przy sobie notatkę w tajnej placówce na Deboli, która stanowi niedawną żogalę. Warto to zbadać. Okej. Okay. Tu w ogóle ktoś się zachował? Bo wiecie, no ja tu przyjechałem po to, żeby... Nie wiem, czy to było w drobnych. Ja to sobie popłynąłem, bo było, że tu jest jakby... Placówka jest w niebezpieczeństwie, a tu nikogo nie ma. Co nie? Chyba, że tu trzeba wejść do środka. Ktoś tu mieszka? Aha. Czy jest miejsce opuszczone może? O, ile kredytów, dużo miał. Destylowana woda. Dobra, zobaczmy. Może tu faktycznie nikogo nie ma już. Bo ja się zmęczyłem. O kurwa, jednak są. Ta, widzę. W sumie totalnie nie wiem, co ja tu robię. Dobra. Dobra. Dobrze, Władek. Po co ja tu przyszedłem? Żeby ich okraść? No, się zastanawiam się, ale tutaj nie mam żadnej misji w sumie. Było tylko, że tutaj ktoś potrzebuje pomocy i tyle. W ogóle oni tam jakieś kosmiczne hełmy mają.
Ale tak wo... O, tutaj właśnie, to jest to, zobaczcie. Termiczne, radiacyjne. No. Trochę większe, ale zobaczcie, że widać, że dużo. No, to jest fajne. Trochę mniej, ale generalnie, że trochę termiczne, radiacyjne, trochę... Tu jakby trochę inne rzeczy broni. Ale na pewno ma większą odporność na specjalistyczne bronie, co nie? Zmniejsza obrażenie zadawane przez wrogich obcych o 15. Hakerski plus 2 do maksymalnych prób automatycznie hakowania. O, fajnie, odbijający. Zapewnia 5 szans na rozbrojenie przeciwników agresorów. No cóż, zakładamy. Zakładamy. Tu właśnie inne skafandry, ale one są dużo gorsze. To w ogóle takie jeszcze stroje znalazłem. O, strój inżyniera, proszę zobaczyć, taki strój. On niekoniecznie musi być gorszy tak naprawdę. Ładnie na jak wygląda, co nie? Bo to jest ten mój podstawowy, a to jest taki zielony sprzęt mechanika. Który widzimy, że po prostu inne ma te statystyki. A ten na przykład ma ten. No, też dobrze jest, co nie? Ten ma takie coś, ten ma takie coś. No, wygląda tutaj naprawdę świetnie. 10. Tu widzimy, że jak to dam... Tak, tak będzie wyglądać. Od razu lepiej. A teraz jak jesteś ubrana? Przepraszam bardzo. A, tak normalnie, bo jesteśmy podczas walki, można powiedzieć. No dobra, jesteśmy już tutaj. Już trochę to już tu pozwiedzamy. Serce plus, weźmy. Granat odłamkowy weźmy. Jestem chyba cały czas przeciążony. O bogowe, Niochmeno! 1000 bicików! No i pięknie, widzowie! 1000 bicików, dziękuję ci, Niochmeno, jeszcze raz! Opuśćmy to, za dużo. Tutaj lepsze są trochę. To jest fajne, co nie? To też powiedzmy. Ale generalnie to też powiedzmy. Jakiś trener, strzelba. To jest strzelba, ale to jest... To jest jeszcze lepsza strzelba, co nie? O, i to jest coś nowego. Niesamowity pistolet laserowy. Pistolet laserowy, obrażenia energetyczne. Zmodyfikowany grener. Taki zmodyfikowany, że nadal beznadziejny. No nic, musimy na pewno coś wywalić, co nie? To myślę, że to dużo zajmuje, zobaczcie. Skafander i to dwa se wziąłem. Nie potrzebuję tego. W sensie dużo kosztuje nawet. Ale dużo waży po prostu. Chociaż możemy też mojemu gościowi dać na upartego. W sumie zapomniałem, że on może nosić takie pierdoły. Jak na przykład ten. Chcesz coś ponosić? Chodź tu. Wymieńmy się sprzętem. Ale ład, dziękuję ci, Niochmeno, za 1000 tych. Rozumiem, że lecisz pod podium, co nie, Niochmeno? Nie wiem, czy wiesz, Vainero jeszcze nikt nie pobił z 240 subskrypcjami ogólnie. Będzie ciężko. A może być cowo? Dobra, poczekaj, dajmy mu coś, bo ja widzę, że on potrzebuje skafandrery. O, weź to na przykład. Weź to, bo i tak tego nie noszę. O, weź to. Co nie? Dobra, chodź. Dobra, ogólnie uliczne ubranie, wygodny strój, debil by nie wziął takie coś, żeby sobie powybierać strój, żeby wyglądać. Zobaczmy, jakie to stroje są. O, patrzcie, o, fajny, no, fajny taki, ziomalski. Tu widzimy, co nie? Lepszy niż taki? Chyba lepszy. Tu jeszcze taka kurteczka, wygodny strój osadnika, też fajne. No. Do zdrowia, tu zdrowia i tlenu, tu plus 10 do zdrowia jest tym. Do regeneracji, szansa na nagłe przełomy w badaniach, do zdrowia tlenu, do szans na perswazję. Modny garnitur daje plus procent szans na perswazję. Czyli musimy w modnym garniaku zazwyczaj chodzić. Ale w tym przypadku chyba wychodzi na to, że lepszy jest wygodny strój osadnika. O bogowie, co to za babka? Thank God. I figured if I talked myself hoarse on the comms, the cavalry would come. I was expecting some Free Star militia, but any port in a storm, I guess. Musisz zadowolić się mną. Cieszę się, że jestem na czas. Co robisz w tym schowku? When comms was overrun, I did a tactical retreat to this utility closet.
Hey, I'm just glad I'm in one piece. Musi zadowolić się mną. From what I've seen already, gladly. Before spacers broke into the outpost, I was relaying orders for Lieutenant Torres. Torres ain't bad as far as COs go, but we'd have been flat out murdered if it weren't for the, and I can't believe I'm saying this, the UC Marines. So, and this is... Moment na Twitchu? Nie wiem, Frickson. Marine, don't shoot. They're friendlies. Rozumiem, Marines. Dobrzy i odrzuty złe. Szanuję każdego, kto walczy z odrzutami. Czy przypadkiem nie toczyliście z nimi całkiem niedawno wojny? We most certainly did. The whole situation isn't exactly standard operating procedure. After we clear the outpost, I'll talk your ear off about the whole situation. But right now, clock's ticking. Roger. So first things first, the makeshift infirmary isn't gonna hold. They set up on the ground floor in the security section. The whole place is on lockdown, so you'll have to find a way there. Talk to, Lazama. He's the only thing between them and... Well, you get the picture. Nie martw się, zadbam, by Lazaret była bezpieczna. You are something else. Wiem. Safe, be bold. A dead soldier ain't no help to no one. Dobra, usuń odrzut przed Lazaretem. Dobra, i tam musimy... I teraz mamy nową misję, dostaliśmy, faktycznie. Przemienię notatkę w tajnej tej. I co to jest? Czy to jest jako drobne? Nie. Ale wróg obejrzał całą placówkę badaczą. Machalny mówi, że muszę dostać się do... Dobra, czyli to. Usuń przed Lazelem i porozmawiaj z Lazelem. Dobra, czyli generalnie coś tam... Czyli generalnie fajnie, że mu uwalniliśmy, ale jeszcze musimy załatwić parę rzeczy, co nie? Dobra, już to załatwiam. Czyli widzicie, dobrze, że tu przybyłem ogólnie. Totalnie na jolo, ale jednak dobrze. Dobra, strasznie dużo martwych rzeczy. Szynka. Strój. Dobra, weźmy strój głębinowy, skafander głębinowy, ciekawe. Ale nie wygląda jakoś mega fajnie. Zobaczmy, co jest tutaj w kibelkach. To bardzo ważne, trzeba zajrzeć. Nic. Dobra, chodź, niczego tu nie ma. Kaliber, apteczka. Oho. Pomóż mi! Jest agresywny! Nie byłem przygotowany na taką walkę z Warciu. Dobra. Dobra, idziemy dalej, bo sytuacja, sami widzicie, nie jest łatwa. Siema, Destro. Widzisz, Destro, do nas subskrypcję dali ci. Ty farciarzu. Weźmy kredyty. Oho, miarka. Klucz płaski, oho. Skórzane ubranie z kurtką. Kurde, jakie fajne ciuchy dostaje, co nie? Potem będzie skórzany ten, zobaczmy. Tu jeszcze mamy takie coś, to mieliśmy już. Fajny strój inżynierski. O, patrzcie na to. No, fajny też, no, fajnie wygląda. Kurde, aż ciężko będzie zdecydować się, w czym ma się wozić teraz, co nie? Bo dużo fajnych rzeczy tutaj znajdujemy, z tego co widzimy. No, dużo fajnych rzeczy. Ale chyba w garniaku będziemy się chodzić, bo mam boosta do tego. O kurde. Ma boosta do perswazji. Tylko jesteśmy, no, nie jesteśmy w terenie, nie jesteśmy w mieście. Więc garniak nie ma sensu w tym przypadku. Oho, czyżby to była ilość osób do wyczyszczenia? Chyba nie mamy wyboru. Kredyty, whisky, biorę. Maelstrom, nie wiem co to jest. Dobra, kolejny trochę będziemy walczyć tu, widzowie. W ogóle mamy jedną do inwestycji, ale w sumie w co zainwestować? Może... Jak już walę w tych pistoletach, może w pistolety. Pistolety zadają 25 więcej obrażeń.
Zabójstwa z pistoletem zwiększają szanse na trafienie krytyczne o 20 ten. Pytanie, jak myślicie, iść całkowicie w te pistolety? Bo to jest zasadniczo ciekawe, co nie? Bo mamy jeszcze lasery, mamy pojedynki. No wiadomo, że jeszcze jakieś karabiny możemy iść, co nie? Ale kurde, może faktycznie chodźmy w te pistolety już. Kusi? No to śmiało, zapraszam. Zapraszam, Niochmeno. Jak myślicie, obrażenia se zwiększyć pistoletu? Kuszą, żeby iść te pistolety, co nie? Jak już tyle z tych pistoletów nawalam, to żeby całkowicie się oddać w te pistolety. Tutaj swoją drogą, tu i tak bym musiał jeszcze. Mordo, nie dziś, dobra, luzik. A da się później zresetować? Jak to się mówi? Nie widzę takiej opcji. Nie widzę takiej opcji. No właśnie, nie widzę tego. Sprawdź. No nie widzę, no mówię ci, nie widzę takiej opcji. To techniczne to jest totalnie XD. Tak jakbyśmy dużo latali. Kurde, nie wiem. Ale się pewnie resetować, chyba się nie da resetować. No ale z drugiej strony, co mielibyśmy iść? No. Kurde, no nie wiem. To takie niepewne jest inwestycja. Dobra, YOLO, nie wiem, inwestujemy. Na razie jeszcze nie. Granat tak... O kurde, chyba się źle odbił. No, chyba się chujowo odbił. Znowu się chujowo odbił, ja pierdykam. Ale granat beznadziejnie poleciał. Dobra, musimy coś zjeść, bo zaraz umrzemy. Wspomagacze. Zna, wpierdzielajmy się, jakichś fajnych rzeczy. O, patrzcie, ciastko, ciastka. Co to jeszcze mamy? O, proszę, co to było? O. No, zjedzmy, zjedzmy. Dobra, ale chyba jednak bandaży, w sensie jednak chyba... Kurde, grubo tu się dzieje. Kurde, chociaż te 25 dodatkowe obrażenia z pistoletu. No ale dobra, mam słaby pistolet póki co. Nie da się? Kurde, no kusi mnie, żeby, no bo pytanie, w co będziemy iść potencjalnie innego. Jak nie w pistolety? No w pistolety już mamy zainwestowany jeden punkt, faktycznie. To powiem wam tak. Ciężka decyzja, dobra. W sumie jak już a propos mowa o nowych broniach, to w sumie przecież, a propos nowych broni, ja ogólnie mam tu na przykład takie shotgun, o. Strzelba, to jest karabin. Karabin jest strasznie, no słaby, chociaż ten jest dobry akurat nawet, karabin. Mam jeszcze broń energetyczną, to tak, po pierwsze, ustawmy tą strzelbę sobie. B, ulubione, niech będzie, pod czwórkę, niech będzie. Ustawimy sobie broń energetyczną, jak już mamy się bawić, pod piątkę i zaraz zobaczymy. To jest piątka, to jest czwórka, to jest piątka. No właśnie, tutaj powiem wam, ta broń energetyczna fajnie się wydaje teraz. No. Dobra. A zobaczmy na przykład shotguna. Musimy podejść. Shotgun też się wydaje niczego sobie. Dobra, jednak po zastanowieniu to nie inwestujemy w tego. W sensie nie mówię, że nie, ale widzicie. W sumie zapomniałem, że mam jeszcze inne bronie, bo na przykład te karabiny, co wcześniej używałem, to były beznadziejne. A shotgun już, no daje lepszy efekt, co nie? Apteczka. Dobra, zobaczmy co tutaj jest jeszcze. Bandaże. Składnik odżywczy. No, jedzenie chyba. O, pyszny posiłek. Debil by nie wziął. Pyszne, zdrowe posiłki, to rozumiem. Chyba ktoś właśnie miał jeszcze obiad. O, głębinowy plecak, strój laboratoryjny, ołów. Dobra, póki się nie zdecyduję, to powiem wam, że nie będę jeść w bronie. Toast.
Dobra, opierdzielimy tego tosta. Tacy jesteśmy, co nie? Stek? Bierzemy steka. No i proszę zobaczyć. Co to mamy? Jakaś puszka. Lagera. Jakiś lagerek, co nie? A tutaj pakiet do picia. Woda. Bierzemy. Dobra, no to co? Trochę sobie tu postrzelaliśmy. Ale musimy się tu jeszcze kawałek dostać. Kawał dalej. Tutaj są jakieś naukowcy. Tutaj jest czysto w miarę? Tu jest czysto. To w ogóle jakiś chyba chill room tu widzę. O, jakieś browarki są. Oczywiście, że ciemnego la... Bourbon? Byczku. Bourbonik to bierzemy. Bourbon tam powoduje w ogóle, że przez 5 minut mamy lepszy udźwig. Taka dygresja. A ile mamy ciężaru aktualnie? No jeszcze się mieścimy w normie. Ale wiecie co, w ciężar, taka dygresja, w ciężar też będę musiał chyba pójść, bo jakby irytuje mnie w ogóle, sam motyw mnie irytuje, że bardzo często, że ten udźwig się przydaje, co nie? Ten udźwig, widzicie, to nie, to na pewno, to nie będzie mieć na pewno, to nie, to nie. Twoje rezerwy tlenu są to nie wiem, być może, dodaj wskaźnik skradania się, nie wiem czy będziemy się skradać. Natomiast zwiększ udźwig, kurczę no, albo odblok twoje maksymalne zdrowie, te dwie umiejki przekminiłbym. Udźwig się mimo wszystko przydaje co jakiś czas. Co tu mamy? Aklimatyzacja, jakieś gimnastyka, odżywianie, tolerancja na ból, też wydaje się fajna. Sztuki walki, dekontaminacja, regeneracja komórkowa, to jakaś regeneracja, chyba regeneracja, że się regeneruje życie. No. Więc ogólnie wiecie, i tu jakieś też fajne rzeczy, więc ogólnie no fajnie to wygląda, kurczę, no. No tylko wiadomo, no my idziemy aktualnie bardziej w perswazję, co nie jesteśmy mistrzem perswazji, mistrzem przekonywania, mistrzem zadymki. Dzień dobry. O, witam pana. What, you think she's a spacer? She's the one that cleared him out. Corporal Izama, UC Marines, medic. We thought we were done for. A jednak nie, bo przybyłem. I'm... And meet the esteemed doctor. Musa, right? It's his party we're crashing. Przesyłam jeszcze raz. Strasznie długo walczymy z tego pistoletu. Chyba jedna, chyba że pistolety mogą być też lepsze, of course, ale ten pistolet domyślnie, jak teraz postrzelałem trochę z broni energetycznej, to nie jest taki dobry. Przysyła, tu nie brzmi lazaretu. Przysyłam jeszcze szeregowa Mahoney. Mahoney's a machine. She's wasted on this rock. And this. What the heck are you guys doing here anyway? Doctor. Doctor. Yes. I mean, yes. Astrobiology. We study non-Terran life forms in the settled systems. We seek to understand the various flora and fauna. Nie widziałem. Search for practical uses. Odrzutów raczej nie obchodzą wasze badanie bez urazy. No. They've been trying to take over the whole system for months. Listen, we can't waste time. The Freestar CEO, Lieutenant Torres, he locked down the complex. I'm not sure how long he can keep his troops safe. Last I saw Torres was on the third floor, near my office. Take this key and get to Torres. It should open everything except the security doors. Get to Torres before his men are wiped out. Good luck. Dobra, znajdźcie osad porucznika Torresa. Widzę, że nie jest łatwo. O, apteczka, pasta lecznicza, weźmy. Weźmy. Łóżko? Obieg jest zajęty, niedobrze. A tak chciałem zająć bardzo. Czy coś jeszcze ciekawego jest? Chyba nie. Chyba już nic ciekawego tutaj nie ma. Dobra. Apteczka, alfa. Dobra. No to zajmijmy się w tym takim razie. Musimy iść na dach. Ładnie, broń laserowa, Imo. Kurde, jaka miazga. Albo shotgun na blisko. Albo i nie. Imo wolno strzela strasznie. Dobra, zależy od sytuacji. Na daleko też się sprawdza. Nie jest zły. Tylko amunicją gorzej.
z tego co widzę. Nie, nie jest zły, tylko z amunicji tyle co pies napłakał. Dobra. Jabłko weź mi. O, jakiś ten. Coś wziąłem ciekawego, zobaczmy co to jest. O kurde, jaka maczeta. No ale nie będziemy przez maczety napierdzielać, no. Kosmiczna marynarski. No nie będziemy coś z tego napierdzielać, no, szanujmy się. O. Kurde, no. Coś sprawdzałem, byczku. Pistolet! No i teraz już się trochę sytuacja zmienia. Co nie? Pistolet. Bo ile mój domyślnie zadawał pistolet? Zobaczmy. Mój pistolet, ten początkowy pistolet 11 zadaje, a ten zadaje aż 19. Dobra. W takim razie dajemy ulubione i dajemy go na dwójkę. Zmiana robimy. Zmiana pistoletu. O. Co nie? Zaraz go wypróbujemy też w akcji. Kredyty weźmy. Dobra, wyleczmy się, bo trochę dostaliśmy obrażeń. Kredyty. Apteczkę weźmy. Tutaj coś ciekawego. Naboje. Tylko nie wiem, czy to nie jest inna amunicja. 59 ma, zobaczmy czy 59 ma amunicji, co nie? A zobaczmy teraz czy jak na przykład wezmę ten, tego pistoleta. W ogóle jeszcze jakiś trener jest, ale to jest chyba strzelba, jako strzelba. Jeszcze jest w ogóle coś takiego. Ale on jest gorszy niż to co to aktualnie, czy niż to, tak? Nie, jest lepszy, ale pewnie jest wolniej, wolno strzelaj. Naboje, celność, zasięg. Też musimy wypróbować swoją drogą. Poczekajcie, który to jest mój podstawowy pistolet? Tu się gubię już. No i się zgubiłem. O, to. Tak, inna amunicja jest. Widzicie, to też inna sprawa w takim razie. To korzysta z całkowicie innej amunicji, tak? Nie wiem z jakiej. Widzimy, co, gdzie tu jest napisane, jest jakiej amunicji. A, kaliber 6,89 mm. To jakaś w ogóle całkowicie inna ten. Dobra, a to? Z jakiegoś AKWNK ten, coś tam. A zobaczmy to w ogóle. To w ogóle jest ciekawą bronią. Też skorzysta z czegoś innego. Kurde, no wszystkie bronie z czegoś innego korzystają. No jak człowiek już nie wie, ja już nie wiem z czego mam strzelać, co nie? Bo tu widzę co broń, to kurczę inne zastosowanie jest, co nie? Dobra, spróbujmy z tego trochę postrzelać, zobaczymy jak to zejdzie. To chyba nie w tą stronę w ogóle poszedłem. No nie, tutaj. Tak, tutaj nie w tą stronę totalnie. Powinniśmy pójść właśnie tam, o. O, takie zatruwające wysyła trochę. No. Pod warunkiem, że trafi. Zatruwające takie pociski. Bez szału, szczerze mówiąc. Spróbujmy teraz tego trochę postrzelać. Dobra, ładnie. Na pewno jest szybko strzelniej, czy bardziej. Ale no dobra, na pewno jest szybciej, szybko strzelny bardziej. Ale czy taki ten dobre? No to już takie, to już jest kwestia względna. Czy takie dobre, co nie? Na pewno jest trochę, generalnie każda broń na razie sprawdza się całkiem dobrze, ale to też nie są jakieś
Wysokie levele, z tego co widzę. Na pewno też trochę zarobimy w ogóle na tej wyprawie, bo oni nawet dużo kredytów mają przy sobie. Długa misja ogólnie też, bardzo długa misja. Apteczka, jakiś AMP. Granat odłamkowy. No, ale już widzę, że jakby posiadalność ekwipunku, no jest już, jakby przyda się więcej tego. Dobra, i kolejnego typa uratowaliśmy. Przyda się więcej po prostu nosicielstwa. I don't believe it. Are they all gone? Ta, wszyscy nie żyją. Stranger, every last one of them is down. Some fancy work there. How many more are there with your unit? You got sniper support? Nie, jestem sama, tylko mam wielbiciela. Nie jestem tylko ja. Holy shit. I... Wow. Nie wiem, Areza, chyba nigdy. She's behind the barrier door. But she's not Freestar, Lieutenant. Our first priority is our men and our scientists. She came in to save us, Sergeant, when no one else would. I will not leave her out to dry. Jeszcze kogoś musimy uratować? Dobra. I don't care. Her men have risked their lives, died for us. But Lieutenant, they're the UC, we can't... Sergeant, I am ordering you to help us save those Marines. But how? We got a security override key. If the Marines are still alive, they'll be by the other entrance. We all work together. We should be able to save them. Or die trying. Our soldiers, they need us. Are you... up for it? Kurde, i tak tutaj już jestem kilka godzin, to już mogę pójść. Liczę na wynagrodzenie, oczywiście. Mam nadzieję, że dużo mi zapłacicie, a tu już pół godziny siedzę w tym laboratorium chyba. Ocal kapitana Majongteng. Dobra, i tym razem musimy się cofnąć? Okej, okay, dziwne. Czyli cały czas szliśmy w górę, a teraz musimy się nagle cofnąć znowu? Tam musimy się jakoś dostać. Tylko poczekajcie, tu się jakoś tędy idzie? Chyba tędy jest przejście, tak? Sekretne pewnie. O, swoją drogą tutaj coś ciekawego macie? Jakaś coś, co mnie zainteresuje na przykład? Tylko amunicję, bardzo cenną zresztą. O, mina piekielna, tego nie potrzebujemy i tak nie korzystam. Otwarty hełm. Ale widać, że jakiś taki dziwny ten hełm. O! O kurde, ile hajsu tu jest. No, tak sobie po prostu leżał hajsik. No, nikomu nie jest potrzebny, to sobie wziąłem. No raczej musimy iść ewidentnie na dół teraz. Tylko wychodzi na to, że chyba tym samym wejściem, jak tu weszliśmy. Ile nosicielstwa mam? 124 na 135. Dobra. O, Dominik sprezentował gipsubiczka, piąteczka. Za opóźnioną reakcję, bo jak widać, jak zwykle opóźniona reakcja. Dzięki, Dominik. Kurde, dzisiaj jakiś gifsubowy dzień jest, z tego co widzę, no. Gifsubiczki lecą jak popierniczone. O, chyba tędy. Czy nie tędy? Chyba nie jednak. Ogólnie to nie wiem, jak tam się dostać. Bo tu jest jakby powrót, tak jakby. Chyba, że tutaj. No. Może być. My tu chyba byliśmy, co nie? Czy nie? Kurczę, wygląda? Nie wiem. Byliśmy tu chyba? Byliśmy tu już chyba. Dobra, na razie czysto. Do tego momentu. Przeładowanie. Przeładowanie. Zabiliśmy go? O, siema. No, imo,
Broń laserowa daje tu robotę, robi. Dobra, już patrzę co nam... O nie! Biciki wleciały! Już, już, sekundkę! Niochmeno! 1100 bicików, o bogowie! Jak lecą, jak popierdzielone! Nie wchodź mi pod celownik, dobra? Nie no, broń laserowa tutaj robi robotę. Nic ci nie jest? No. Ja pierdykam. Przecież broń laserowa tu zrobiła. Dziękuję ci, Nogmeno, za 1000. Ile to jest? Ile to jest bicików? 1500? Co daj mi jej? Ponad 1600. Piąteczka dla ciebie, wielkie dzięki, Nogmeno. No lecisz chyba na podium? Poczekaj. No, jeszcze trochę ci brakuje, żeby być na podium, co nie? Ale małymi kroczkami, jak to się mówi. Małymi kroczkami. Dziękuję ci, Nochmeno. Bo dziękujcie, GG dla Nochmeno. Dzisiaj mnie rozpieszcza. Dobra, przeszukajmy sobie ich. Kredyty. Ale to była rozwałka. Powiem wam, że chyba IMO laserowy póki co najlepiej. Zamknięte, naprawdę. O, kredyty 1000, tak po prostu sobie miało. Ile mamy pieniędzy? 41 tysięcy, widzowie, jeszcze trochę i nie wiem, chyba spłacimy kredyt, jak tak dobrze będzie iść, co nie? Bo mamy cały czas kredyt do spłacenia. A wszyscy wiedzą, że spłacenie kredytu to jest nasz najważniejszy cel gry, to jest właśnie, żeby spłacić kredyt na mieszkanie, które sobie wzięliśmy. Bardzo ważna sprawa. Dobra, gadaj. You don't got the look of a marine. Certainly not the militia. Ale teraz już los broni laserowej to idzie. Jeszcze 45 tysięcy, jak chcesz być top 1. Haha, co to jest? Jestem w odebraliśmy wasze wezwanie o pomoc. Dowodzę statkiem, który odebrał wasze wezwanie o pomoc. That there is some grade A manure. But I won't press, just glad you're here. Captain Myung, UC Marines. Veteran of the Colony Wars, the Shield of Padu Pass. Best damn marine in the service. And that loudmouth is Private Sai. If she wasn't such a hell of a soldier, she'd be polishing the tree. Chyba podczas gadania jest ten błąd, że się nie wyświetla. No, zobaczcie, i teraz się wyświetliło na chwilę. 100 bicików, Dominik, to ja też chcę. Dzięki wielkie, piąteczka dla ciebie. All her marines. Well, we'd all be dead if it weren't for them. You lot may be free star, but your ground pounders first. I wasn't about to let you all die ignobly to those rabid spacer bastards. Ogromnie miło panią poznać. Nie wierzę, że dowódca się na to zgadza. Co się stało nad Pardurkiem? I dlatego im pomagasz? Przecież od niedawna prowadziliście wojnę. Look around. Nobody here is my enemy. Torres and his men, they're just poor SOBs posted in the arse end of nowhere. Just like my marines. We have more in common with each other than... Ale ja musiałem was wszystkich uratować. Standard. Co się stało nad Pardurkiem? War happened. Padu Pass is a graveyard now. Lots of good soldiers, both sides, are buried there. Captain Myung held that pass for a week against the best mechs the Free Star could throw at us. When she pulled out, she blew up the whole damn pass. Took out a full mech battalion. Might have saved the entire Nera front. Don't believe the propaganda, Private. Padu Pass was dirty business all around. Zetka się na to zgadza. I was given authority to engage the spaces in Altair. As far as I can tell, this outpost is in the Altair system. True, it happens to be a Free Star Collective facility, but they don't need to know that. Anyway, we've bought ourselves an old-fashioned stay of execution here, but it won't last long. The bastards are disorganized, undisciplined rabble. But they got spaceships and we don't. That means they can keep dropping reinforcements until they greatly outnumber us. And the cowards will hit us hard. Ja mam statek. Which means they won't drop the reinforcements right on top of us anymore. But there's too many of them, and only one of you. No, we need a plan. I have a more immediate problem, Captain. I have troops and civilians in the field. If we don't act, the spaces could take them out. I can't abandon them. Damn it. What sort of leader would you be if you did? But we need every trained soldier to fortify and get the defenses back online. Mahoney said their last transmission indicated they were in trouble. If you could perhaps take your ship to the research camp and clear out any spaces.
Jak się powiedział A, trzeba powiedzieć B. I know this is asking a lot. Czyli jeszcze mnie dziś wysyłają, nieźle. Dobra, ale mamy lepsze bronie, to teraz będziemy szybko to załatwiać. Porozmawiaj z ten. Poleć statkiem do obozu na Bachelor Altara i Rze 2. Co tu się dzieje? O kurwa, tu jest wróg! Nie byłem na to przygotowany. Dobra, czyli generalnie można powiedzieć, że piechur, czyli generalnie nadal ten jakby wątek nie został zakończony. My musimy działać.